Panie Marszałku, Panie Premierze, Wysoka Izbo, Unia Europejska, Solidarność i zarazem protekcjonizm. To są sprzeczne ze sobą pojęcia. Jest program Unii Europejskiej CARS 2020. Pytanie, czy te reakcje na poziomie europejskim dotyczą również działań protekcjonistycznych. Ale protekcjonizm tak dramatyczny dla fabryki chociażby w Tychach, fabryki Fiata, musi się odbić z drugiej strony. Musi w tych Włoszech muszą jednak skonstruować samochód, który jest samochodem w miarę tanim, bo takie samochody sprzedają się w Unii Europejskiej. Stąd rynek części zamiennych, stąd również części do samochodów produkowane w Polsce. Jesteśmy tu potentatem 28 miliardów złotych. To był eksport w 2012 roku. Tutaj w Polsce również w 2012 roku 17 nowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które dają 3,4 tysiąca miejsc pracy tylko w tym 2012 roku. Panie premierze, czy ta tendencja właśnie na bezpośrednie inwestycje w ramach tych części może się utrwalić, czy na rok 2013 są również takie symulacje, czy też rok 2013 w kontekście bezpośrednich inwestycji w tej produkujących części jest zagrożony? No i tu pytanie powtarzane i powinniśmy je powtarzać o specjalne strefy ekonomiczne. Dziękuję bardzo.